Witam Was, moi drodzy! Mamy dzisiaj poniedziałek. Znów poniedziałek. Witam Was, moi drodzy, i mamy dzisiaj piątek. Znów piątek. Weekend, początek. Ten czas tak szybko mija, jeśli chodzi o dni. Leci dzień za dniem, dzień za dniem. Że po prostu masakra. Niedawno był piątek, teraz znów piątek. Także dzień za dniem pędzi. I godzina... Godziny też pędzą, bo już mamy godzinę po 12. Co robiłam ja dzisiaj? Niewiele, powiem wam szczerze. W sumie nic ciekawego nie robiłam. Nic produktywnego, więc nie ma się czym chwalić. A teraz będę sobie robiła jajecznicę. Z tego względu, że oglądałam właśnie na YouTube, jak ktoś jadł jajecznicę, i oczywiście mi się zachciała jajecznicy, bo ja teraz tak mam, że jak widzę, jak ktoś coś je dobrego, jak widzę, jak ktoś coś je i wygląda apetycznie, to mi się też tego chce. Bo w sumie już zgodniałam się, na nie zjadam o godzinie gdzieś 8:20. W sumie mam zupę jeszcze w lodówce, bo ostatnio robiłam zupę warzywną, ale jakoś mi się już jej nie chce. I jeśli chodzi o obiad, to też mam gotowe rzeczy do zrobienia na obiad, bo dzisiaj będę robiła spaghetti. Alanek lubi spaghetti, więc... A ja już naprawdę bardzo dawno temu nie robiłam spaghetti, więc dzisiaj zrobię. I plus to jeszcze muszę namówić Marcina dzisiaj na zrobienie szarlotki z jabłkiem i z budyniem. Nie wiem, czy to się nazywa szarlotka, czy jak to się nazywa. W każdym razie taki placek z jabłkiem i z budyniem. Kiedyś on taki robił, był bardzo dobry. Nawet wczoraj mama dzwoniła się, pytała o ten przepis i także po prostu też mi się zachciało. A akurat dobrze się składa, bo mamy dużo jabłek w lodówce i nie ma kto ich zjeść, więc wykorzystamy je w tym placku dzisiaj. Także ja się zabieram za robienie jajecznicy i za jedzenie. Okej, najadłam się, poglądałam jeszcze Gossip Girl chwilę, bo leciał jakiś tam odcinek w telewizji. I idę chyba kupić mleko. W ogóle mam na sobie nałożony szlafrok, bo jestem taki zmarzluch. Zimno mi w tym domu jest, nie wiem. I idę kupić mleko tutaj blisko od sklepu obok, bo napiłabym się kawy. Nie, powracają mi pomałe smaki, więc kawa teraz mi wchodzi, więc nie jest źle. Aczkolwiek piję tylko jedną i chyba tak pół kubka. Dużo nie piję. No, ale chyba bym wypiła, więc będę się ogarniała do sklepu. Więc ogarniam się, idę kupić mleko i muszę się trochę pobudzić, bo moja energia opadła. I mam 0 minut już na tym aparacie, więc muszę pokasować filmiki. Także i mleko kupione. I zaraz kawę sobie będę robiła. Tylko wiecie, co mnie przeraża? Czy przeraża? Czego mi się nie chce robić? Patrzcie się. Pranie tutaj leży sobie i czeka, aż ktoś się nim zajmie. A ja tak nie lubię układać prania i układać w szafkach. Tego tak nie lubię. I będę musiała to zrobić. O taką niechęć do tego, że nie wiem. Plus to, że w mojej szafie znowu panuje po prostu tragiczny nieład. Panuje tragiczny bałagan. I po prostu już się zbierało od dawna, żeby go ogarnąć, ale chciałam jechać wcześniej do Ikei i kupić takie lody. Lody. Się mówi po polsku lody? Nie wiem. Takie pojemniki chciałam kupić, przezroczyste, żeby powkładać sobie ubrania letnie, bo w mojej szafce jeszcze królują letnie ubrania i bardziej powyciągać te jesienne. I dopóki chyba ich nie kupię, to tego nie zrobię, bo za dużo mam tego wszystkiego i połowę rzeczy, po prostu, w których nie chodzę, chętnie bym, jak ja to mówię do Marcina, żeby podjechał jakąś przyczepą, ja będę wszystko wywalała przez okno. Co jest niepotrzebne i zagraca po prostu tutaj wiele miejsca. Ale
Ale niestety nie ma tej przyczepy. I będę musiała sobie jakoś poradzić bez tego. Ale myślę, że jeszcze odłożę to na tor późniejszy, dopóki nie będę miała tych pojemników, żeby powkładać ubrania i pod łóżko w sypialni włożyć. Wtedy będzie najlepiej. Także idę kawę robić i piję kawę i będę się nastawiała psychicznie do ogarnięcia tego prania. Help, I need somebody, help, just anybody, help. Proszę bardzo, 10 godzin później. I zostało mi jeszcze pół worka. A godzinę już mamy, moi drodzy. 20 po drugiej. Jakie fajne buty. No właśnie, a za lampę jeszcze mi nie przyszły, SMS-a nie dostałam. Więc to mnie zaczyna trochę irytować, bo on powinien już przyjść, SMS. Ostatnio o tej godzinie mi przyszedł. I co? Ja dalej tu jestem i kładę. Muszę jeszcze raz iść zakładam ten komputer na to moje zamówienie z Zalando, bo wiem, że kiedyś zamówiłam, czy myślałam, że zamówiłam i coś tam się pochrzeniło i nie zamówiłam. No ale mi się zdaje, że zrobiłam to wszystko, co zawsze robię i jakoś przychodziło, więc trochę to jest dla mnie dziwne, więc idę zerknąć, o co chodzi. Okej, okay, wszystko jasne. Moja przesyłka dopiero przyjdzie we wtorek. Także dziwne to jest bardzo, nie wiem czego, czy czegoś nie liczę, o co w ogóle chodzi. Pewnie została wysłana. Niby dopiero pisze, że zostanie 27. Konstik. Dziwne to jest, ale nie mam siły, że dzisiaj przyjdzie. Nie, ja specjalnie zamówiłam w poniedziałek, myślałam, że mi przyjdzie na weekend. A to taka surprise. Trudno. Okej, dopadł mi głód, więc teraz czas się wziąć na robienie lasagne. Jakiej lasagne? Spaghetti. A w międzyczasie przygryzam kawałek bułeczki. Marcin już wraca z pracy, więc za niedługo będzie, także działam. Także lasagne, ja już drugi raz mówię dzisiaj lasagne. Także spaghetti gotowe. Tak mi się robi już po prostu ta szarlotka, o której mówiłam, że będzie robiona. A ja zabieram się do jedzenia. Cześć, jak było w przedszkolu? Mama zrobiła spaghetti. Chcesz zjeść? To nic nie mówisz. To siadaj, mama ci nałoży jedzenie. Lista. Co? Lis. Ust. Interlis. Całą brudną buzię. Cyrkowcu. Mamy godzinę po 7:15 już i
Idziemy do znajomych. Ale ja jeszcze czekam, aż tutaj wystygnie ten placek, żebym mogła spróbować. To było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj, więc słyszymy się jutro, a to pojutrze, więc trzymajcie się ciepło, pa! Okej, okay, moi drodzy, dzisiaj mamy już sobotę, ale chciałam wam tylko pokazać, jak wygląda ta szarlotka, jak się ją ukroi. Oczywiście trochę musiałam się rozwalić, ale wygląda tak, jest całkiem smaczna. Ja idę właśnie pić kawę, mamy prawie za 5:11. I idę dodawać filmik wczorajszy, więc życzę wam miłego weekendu.